Raz dwa, próba głosu. Proszę Państwa, witamy na pierwszym konkursie, pierwszych zawodach nowego sezonu, pierwszego sezonu Ligi kokihaksba.ksa.pl. Proszę Państwa, dzisiaj możemy się naprawdę wielkich emocji. Pierwszy konkurs. Historia tworzy się wraz z tym forum. Witamy, proszę Państwa, na skocznik Kusamo. A dzisiejsze zawody będę komentował ja, a więc Lewusek. Proszę Państwa, a więc Piotrek już na rozbiegu, trochę z opóźnieniem tak chciałem komentować, no ale dobrze, jedziemy. Piotrek, no i bardzo dobry skok. Bardzo dobry skok. Ile dokładnie? 150 metrów, Piotrek. Pierwsza seria. Już się zaczęła. Jeszcze nie, bo to teraz. Kolejnym zawodnikiem będzie Kasper, czy 1-5. No i porównaniu z skokiem Piotrka, 150 metrów, to niezbyt udany skok, ale 120 metrów Kaspera jest nawet przyzwoity. I kolejnym zawodnikiem będzie Damian 07. Możemy powiedzieć w tym zawodniku, że w ostatnich tygodniach był nawet w formie, jednak przełożyć to na jego skoki dzisiaj. Niecałe 130, tak, 130 metrów. Damian 07. Pierwsza seria, tak jak mówiłem. Kolejnym zawodnikiem będzie Box. No, dobra prędkość na rozbiegu, jednak skok, można powiedzieć, rozczarowujący. Ile? 121 metrów Boxa. I chyba coś mi się wydaje, że ten pierwszy konkurs salił. Ponieważ nie wydaje mi się, aby z kim słabym skokiem awansował do drugiej serii, do której awansuje 8 zawodników. No ale dobrze, Raffles kolejnym zawodnikiem. Raffles, oj, jeszcze gorzej, proszę Państwa. Raffles skacze ile? Dokładnie. No 3,5 metra. I chyba tym skokiem już sobie pogrzebał szansę na zdobycie pierwszych punktów w konkursie w Kusamo. A przypomnijmy, Kusamo skocznia K120, HS 142. Ale dobrze, może wróćmy do skoku, bo kolejnym zawodnikiem już jest Jamnik. I jak daleko po frunie. Jamnik, dzisiejszy sędzia konkursu. Również 130 metrów. Tak samo jak Damian. I Jamnik, moim zdaniem, awansuje, może niespokojnie, ale na pewno awansuje. I kolejnym zawodnikiem jest Swag. Pamiętam go z turnieju czterech skoczni na poprzednim forum, którym komentowałem. I był dobrym zawodnikiem.
jest moim zdaniem faworytem, jak i nie moim faworytem, bo buchmacherzy też na niego stawiają, jest faworytem tego sezonu. No ale ten pierwszy skok taki nierewelacyjny, bo 129,5 metra. A więc... Fuck. 129 metrów. Kolejnym zawodnikiem na belce startowej będzie POB Rus Kutasiewas. I tak na pewno zrobi. To były czyste łzy mrzonki, jak to się mówi. No i niestety chyba 120 metrów jest awans, a BOB skacze zaledwie 105,5. No cóż. Niezbyt rewelacyjny skok. No ale proszę Państwa, to już koniec tej pierwszej serii. Pierwszej serii już za nami. Teraz sędziowie podają oficjalne wyniki, to przechodzi do następnej serii, a kto odpada? Na początku skakał poker. Nie podałem w jego wyniku, a dokładnie skoczył 141,5 metra. Dzisiaj niestety brakuje kilku zawodników względem zapisanych, takich jak na przykład Wolski, Zibi, Damek, Da Otis, Mister Czołgista PL, no i Tomek. Ale miejmy nadzieję, że ci zawodnicy i tak, ci, którzy tu są, dadzą na wiele emocji. A kto przechodzi do drugiej serii konkursowej? BOB już zaczyna drugą serię. W pierwszej skoczył BOB 105,5 metra. Jednak awansował, ponieważ tylko jedna osoba odpadła. Teraz BOB w drugiej serii notuje odległość chyba lepszą, tak, zdecydowanie lepszą niż w pierwszej serii konkursowej, bo 112 metrów. Ale chyba takim skokiem nie da rady osiągnąć dzisiaj tego trzonu tabeli. A dobrze, kolejnym zawodnikiem będzie Box. W pierwszej serii skok oczył 121 metrów. Teraz znacznie dalej, proszę Państwa, ponad KS, brawo! Brawo, Box! Na razie to jest drugi skok konkursu, ponieważ w pierwszej serii Piotrek WR skoczył 150 metrów. Teraz Box zalicza odległość 148,5. Brawo, Box. Naprawdę może być zadowolony z tej serii, ale kolejnym zawodnikiem będzie już Kaper 315. Kaper, trzecim zawodnikiem, który jest już na belce startowej, skacze, jeszcze leci, oj, trochę powiało wiatrem w jego skoku, no i skoczył 131 metrów Kaper. No, lepszy skok niż w pierwszej serii konkursowej w porównaniu. W pierwszej skoczył 129 metrów, teraz 31, a więc jest. Jest, polepszenie jest. Przyzwoity skok. Kolejnym skoczkiem będzie Słak, 129 metrów w pierwszej serii. Teraz znacznie bliżej, proszę Państwa. Chyba nie strzelił się idealnie w próg i to też odbija się na odległości. 110 metrów Słaka
A więc 19 metrów bliżej niż w pierwszej serii. Wydaje mi się, że tym skokiem chyba zostanie na przedostatnim miejscu w dzisiejszych zawodach kus samo. Ja trzeba poczekać, bo do końca jeszcze kilku zawodników. Jamnik. W pierwszej serii Jamnik, przypomnijmy, skoczył 130 metrów i teraz chyba powtórzył ten rezultat, a więc nie, dalej skoczył o metr, dalej skoczył 131. Tak, tak, 131 metrów Jamnika, a więc polepsza się w porównaniu do pierwszej serii. Jamnik na pewno bardzo regularny, 130-131 metrów, a kolejnym będzie Damian, 07. W pierwszej serii 130 metrów. A co teraz? No, proszę Państwa, chyba powtórzył, a więc bardzo wyrównaną walkę będzie toczył z Jamnikiem. Ile dokładnie, Damian? Wydaje mi się, że 131, a i 130,5 metra. 130,5 metra. Damiana. No i o pół metra przegra z Jamnikiem. O pół metra przegra z Jamnikiem. Bo skoczył 130,5 metra. Ale teraz kolejnym zawodnikiem już jest. Kolejnym zawodnikiem już jest Poker. Pierwszej serii 141,5 metra. Teraz notuje odległość 141, a więc naprawdę, naprawdę bardzo regularny. Dwa wspaniałe skoki. Coś mi się wydaje, że tym skokami skoczył spokojnie na podium. Teraz Piotrek, 150,5 metra, 150 metrów w pierwszej serii. Teraz powtórzy. Nie, troszkę bliżej, ale i tak Piotrek wygrywa, proszę Państwa. Dwa najdalsze skoki, najdalsze skoki. I proszę Państwa, Piotrek, można powiedzieć, deklasuje rywali. 148 metrów. A więc Piotrek wygrywa 149 metrów. I proszę Państwa, Piotrek wygrywa pierwszy oficjalny konkurs w Kusamo. A teraz proszę Państwa, Mistyk skacze, można powiedzieć, przedskoczek? Przedskoczek czy nie przedskoczek? Mistyk skacze dla zabawy, on się nie liczy. Uj, spalił się trochę. No ale proszę Państwa, Mistyk na szczęście nie należy do zawodników, którzy startowali w dzisiejszym konkursie. 100 metrów Mistyka. No i proszę Państwa, teraz ja skaczę, nie wiem czy do końca dobrze to zrobię, ale trzymajmy kciuki, może pobiję. Pobije rekord skoczni, który należy do Piotrka WR 156 metrów. Oj, coś mi się wydaje, że tego chyba nie zrobię, ale jestem mniej więcej zaskoczony. Bardzo zadowolony z tego skoku. Ile dokładnie skoczyłem? 129,5 metra, a więc jest moc, proszę Państwa, jest moc. No dobrze. Teraz, proszę Państwa, może podliczmy już te oficjalne wyniki. Jesteśmy tego pewni, że Piotrek wygrywa konkurs. Piotrek wygrywa konkurs. Drugi miejsce zajmuje moim zdaniem Poker. Ale poczekajmy. Drugie miejsce zajmuje Poker, ale jeszcze poczekajmy na oficjalne rezultaty tego konkursu. No i możemy powiedzieć, że było ładnie, było dobrze, proszę Państwa. Jesteśmy pozytywnie nakręceni na ten zbliżający się sezon na ski.hackball.ksa.pl. Ale proszę Państwa, to jest pierwsza trójka. Piotrek WR zwycięża konkurs w Finlandii. Konkurs w Kusamo zwycięża Piotrek. Drugie miejsce zajmuje Poker. A trzecie Jamni. A więc cóż, proszę Państwa. Pierwsza trójka prezentuje się następująco. Piotrek, Poker, Jamni. Czwarte miejsce zajmuje Damian 07.
Gratulacje, że to jest najgorsze miejsce dla tego dla sportowca, ale można powiedzieć, że jeszcze skakał dobrze 130 i 130,5 metra, przegrał pół metra podium z Jamnikiem. No zabrakło mu troszkę, zabrakło tego szczęścia, no ale dobrze. Brawo dla tej trójki, brawo dla Damiana. Czekam jeszcze na kolejne rozstrzygnięcia. Możemy powiedzieć jedynie tyle, że pierwszym jest Piotrek, 100 punktów, drugie miejsce Poker 80, trzeci Jami 60, czwarty Damian 07, 50. Poczekamy jeszcze na miejsca 5, 6, 7. Gratulacje jeszcze raz do tej trójki. I co, proszę Państwa? Brawo! Pierwszy konkurs już za nami, szkoda na pewno kończyć go. No ale cóż, proszę Państwa. To dopiero początek sezonu. Początek, który należy do Piotrka. Dzisiaj deklasował rywali. Czy będzie taki cały sezon dla niego należał? Czy poprzez cały sezon... Czy cały sezon będzie, proszę Państwa, wygrywał? No cóż, to na to musimy poczekać. Proszę Państwa, kończymy konkurs finali, kończymy kurs samo. Dziękujemy za ten pierwszy oficjalny konkurs. Piotrek pierwszy, drugi, poker, trzeci Jamik. Proszę Państwa, dziękujemy za konkurs. A dzisiejsze wydarzenie komentował Lewusek. Pozdrowienia dla wszystkich forumowiczów. No i proszę Państwa, zapraszamy na kolejne konkursy, w których na pewno będzie jeszcze więcej emocji. Dzięki, cześć!